jest desertnik. Ten, który może był w służbach bezpieczeństwa, może był ateistą, może był milicjantem, ale w jego życiu nastąpiło wydarzenie, które przemieniło jego sens. Uwierzył. Uwierzył Chrystusowi. Uwierzył, że właśnie On jest Bogiem. Uczniowie idąc, rozprawiają między sobą. I wtedy spotykają Jezusa. Jezusa, który nie mówi im, kim jest. Ale oni mówią, mieliśmy nadzieję, że On wybawi Izraela. Myśmy się spodziewali, że On to uczyni. Tak, a po tym wszystkim gdzieś już trzeci dzień, jak się to stało. Nic się nie zmieniło. Mieliśmy nadzieję, że Chrystus uratuje, nie pozwoli zginąć, że Chrystus powróci, że Chrystus nie dopuści. Ale On daje nam wolną wolę. On nie odbiera nam tego cennego daru, jaki dał nam Bóg Stwórca. Bóg stworzył każdego człowieka, każdego z nas na swój obraz i podobieństwo. W tym obrazie i podobieństwie Boga jest również to, że każdy z nas ma wolną wolę. Każdy z nas ma prawo wyboru. Każdy z nas może opowiedzieć się po tej czy innej stronie. Bóg nie chce nam tego zabrać. Bóg pozostawia za każdym z nas decyzję. I każdy z nas będzie ponosił odpowiedzialność za tą czy inną decyzję. Jezus wyjaśnia tym uczniom Pisma, wyjaśnia wszystkiego, co się go tyczy, o czym mówili prorocy, o czym mówili Pisma, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków. I kiedy przyszli do wsi, kiedy przyszli do gospody, usiedli do kolacji i Chrystus wziął chleb się i połamał. To wtedy ci dwaj zobaczyli, że to On jest z nimi. Uwierzyć w to, że Chrystus jest ze mną. Nawet wtedy, kiedy Go opuściłem. Nawet wtedy, kiedy się Go zaparłem. Nawet wtedy, kiedy to cierpienie mnie nie opuściło, kiedy cierpię z powodu śmierci syna, córki, z powodu choroby dziecka, kalectwa dziecka, kiedy cierpię z powodu tego, że zaparłem się Jezusa, że odszedłem od wiary, kiedy moje sumienie cierpi, bo wiem, że nie robię dobrze, ale poprawność polityczna mówi robić tak. On mnie nie opuścił. On
ze mną. On jest w Eucharystii. Właśnie tu, w Najświętszym Sakramencie. Tu jest obecny wśród nas. Poznali go po łamaniu chleba. I wtedy mówi jeden do drugiego, czy nie palało w nas serce, kiedy nam wyjaśniał Pismo. Odwracają się i wracają do Jerozolimy, do uczniów, do Marii, do wspólnoty apostołów. Jeśli ja uwierzę w to, że Chrystus jest ze mną, jeśli ja uwierzę w to, że On mnie nie opuści, jeśli ja uwierzę w to, że On jest w każdej świątyni, w tabernaku, w Eucharystii, w Komunii Świętej, jeśli ja uwierzę w to, to mimo grzechu, mimo cierpienia, utrapienia, nie patrząc na to, jak daleko odszedłem od Chrystusa, nie patrząc na grzech, jaki popełniłem, znajdę w sobie siłę, ażeby powrócić do Niego. Pozbędę się tego tchórzostwa, którego pozbyły się ci dwaj uczniowie, którzy uciekali. I wrócę. Wrócę przed tabernakulum, wrócę przed krzyż, wrócę do kościoła. Na zakończenie tego rozważania pragnę przytoczyć fragment wypowiedzi Sługi Bożego Jana Pawła II, które on skierował na Torbergada w Rzymie w czasie Światowego Dnia Młodzieży roku Wielkiego Jubileuszu. Moi drodzy, powracając do waszych rodzinnych ziem, postawcie Eucharystię w centrum swojego życia, osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją, sprawujcie ją, przede wszystkim w niedzielę w Dzień Pański. Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi. Powierzę wam, drodzy przyjaciele, to, co jest największym darem Boga dla nas, pielgrzymów na drogach czasu, ale żywiących w sercu pragnienie wieczności. Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin. Niech ona kieruje wszystkimi waszymi wyborami życiowymi. Eucharystia żywa i rzeczywista. Obecność miłości Boskiej Trójcy. Niech was natchnie ideałami solidarności i da wam żyć w komunii z waszymi braćmi rozsianymi po wszystkim zakątkach globu. Z uczestnictwa Eucharystii niech wypłynie zwłaszcza nowy rozkwit powołań do życia zakonnego, który zapewni w Kościele obecność świeżych i wielkodusznych sił do wielkiego zadania nowej ewangelizacji.